Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Miara kąta alfa spełnia warunek, że alfa jest mniejsze od 90 i jest większe od 0, czyli po prostu kąt alfa jest kątem ostrym. Wyrażenie cosinus kwadrat alfa przez 1 minus sinus kwadrat alfa dodać 1 minus cosinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa jest równe. W tym zadaniu musimy skorzystać z jedynki trygonometrycznej. Przypominam, sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. No i teraz co nam to daje? Licznik przepisuje, czyli cosinus kwadrat alfa, a w mianowniku zamiast jedynki wpisuje sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. Sinusy kwadrat się skracają. Dodać. Tutaj zamiast jedynki wpisuje jedynkę trygonometryczną i mamy sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa minus cosinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa. Zobaczmy, że kosinusy kwadrat się tutaj redukują i co mamy? Mamy tak, kosinus kwadrat przez kosinus kwadrat, czyli 1, dodać sinus kwadrat przez sinus kwadrat, czyli 1. 1 plus 1 daje nam 2, odpowiedź C.